dzisiaj mówimy, proszę Państwa, o delikatności. Delicate like you and me. Uczmy się od krajów zachodnich, tej wysoko postawionej kultury, że mądry głupiemu ustąpi, że się nie biją, że się nie kłócą o szpilkę, która rozdmuchana jest do rozmiaru wideł. No tutaj w Europie, dlatego też Hindusi na przykład zastanawiają się, dlaczego to w Europie największe dwie wojny światowe powstały, wybuchły. Przecież oni tu czytają Biblię. Aha, ale to, że oni rzekomo czytają Biblię, a tak naprawdę to Biblia jest w śmietniku. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra, proszę być z nami. Radio Concita. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Dzisiaj już wiemy. Wiemy, nawet Merkel nie wiedziała, jak głęboko sięgnęło działanie Bożej mocy, która wyzwala, leczy i oczyszcza. Możemy być wdzięczni opatrzności za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na działanie ducha Parakleta. Składam dzięki Panu historii za obecny kształt polskich przemian, za świadectwo godności i duchowej niezłomności tych wszystkich, którzy w tamtych trudnych dniach byli zjednoczeni tą samą troską o prawa człowieka, tą samą świadomością, iż można życie w naszej ojczyźnie uczynić lepszym, bardziej ludzkim. Jednoczyło ich głębokie przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i odkupionej przez Chrystusa. Dzisiaj zostało wam powierzone tamto dziedzictwo odważnych i ambitnych wysiłków podejmowanych w imię najwyższego dobra Rzeczypospolitej. Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja. Spotkanie dzisiejsze posiada Ta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Te 600 tysięcy hektarów wpływa na lesistość Polski. Jeśli my to przekażemy do Krajowego Zasobu Nieruchomości i jeśli zostaną tam te lasy wycięte, to w tym momencie Polska będzie jedynym krajem w Europie, gdzie ta lesistość spadnie. Od II wojny światowej lesistość... Którzy za to płacą, po to, że są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Kiedy my wygraliśmy wybory i przywracamy szansę rozwoju dla każdego i życia w państwie, no to wtedy jesteśmy właśnie atakowani. Panie senatorze, opozycja nie ukrywa, że program jej to nie jest merytoryczna debata, to nie są projekty różnego rodzaju ustaw, które mogłyby rozwiązać różnego rodzaju trudne sytuacje w Polsce, ale ich program brzmi następująco: internet, ulica i parlament. Tak jest, no to jest próba wzburzenia, spowodowania emocji, próba wyprowadzenia ludzi na ulicę i próba przeprowadzenia takiego swoistego obalenia władzy. No to oczywiście się nie uda, ale niepotrzebnie Polacy po prostu mają podburzone te emocje, bo my reformujemy i jak się okaże, te sądy działają i nic strasznego się nie dzieje, a wręcz jest lepiej. No to wtedy te nastroje społeczne oczywiście będą inne. Ja bym chciał zwrócić również uwagę, że trudno to wyjrzeć, są bardzo powszechne protesty, no bo łącznie, jak odliczają służby porządkowe, policja, no to w tych manifestacjach bierze udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całym kraju, więc to nie jest jakaś skala, która pozwalałaby sformułować tezę, że są to masowe, powszechne demonstracje. No nawet jedna ze stacji liberalno-lewicowych
myli zdjęcia, no chyba w celowym celu, mianowicie z wizyty pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, a z manifestacjami organizowanych przez totalną opozycję. Tak jest, no tutaj bardzo zależy, żeby sprawić wrażenie na opinii publicznej, że to jest jakiś masowy ruch, że to jest powszechne działanie społeczne. Nie, no oczywiście są grupy, które protestują. Trzeba podkreślić, że mają do tego prawo. Dopóki prawo jest przestrzegane, to odbywa się to w ramach państwa demokratycznego. Natomiast sytuacja, kiedy pojawiają się groźby karalne, kiedy usiłuje się uniemożliwiać parlamentarzystom możliwość wykonywania przez nich w sposób wolny mandatu, no to wtedy zaczyna się skłaniać kodeks stanu. I wtedy trudno mówić, że jest to działanie mieszczące się w polu debaty publicznej czy demokratycznej. Wczoraj posiedzenie senackiej komisji dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym, a dzisiaj debata nad ustawą, ale także panie senatorze, to trzeba powiedzieć, różnego rodzaju zabiegi, których celem jest paraliż prac nad tą ustawą, no po prostu z nadania opozycji. Tak, no jest taka próba, to się nazywa obstrukcja parlamentarna. To zresztą jest historia znana i w okresie przedwojennym w Polsce to się pojawiało i w najnowszej historii obecnie w Europie. Ja przypomnę, że nie tak dawno temu we Włoszech złożono tam jedna z grup opozycyjnych 4000 poprawek złożyła do jednej z ustaw, w których na przykład określono wysokość członków gremium, którego dotyczyła ta ustawa, więc taki wzrost mają mieć, każdy był opisany. No po prostu absurdum te poprawki wprowadzano, no tak właśnie, żeby osiągnąć cel. Z punktu widzenia formalnego oczywiście można składać poprawki, one są nielimitowane, teoretycznie można by i 10 tysięcy złożyć poprawek, no ale to pokazuje też intencje i wolę. My tutaj zgodnie z regulaminem procedujemy nad tymi ustawami. W Sejmie przetoczyła się batalia, w tej chwili mamy w Senacie. No były próby właśnie takiej obstrukcji, ale tutaj zgodnie z regulaminem prace się posuwają, aczkolwiek na pewno ta debata dzisiejsza będzie długa. Zaczęliśmy o godzinie 9.30 rano, a w tej chwili jesteśmy w punkcie, czy podpunkcie w ramach tego punktu pytania do ministra, a później jeszcze będzie debata indywidualna, a regulamin senacki jest taki, że każdy z senatorów może w ciągu debaty w danym punkcie dwukrotnie zabrać głos, raz może mówić 10 minut, drugi raz 5 minut. Także ta debata... Czyli razy 100 senatorów, czyli rzeczywiście zapowiada się... Wszyscy wybrali udział, oczywiście. Senatorów Platformy jest 30 kilku, no więc to daje skalę tego formatu czasowego, w jakim ten punkt będzie rozpatrywany. Ostatni aspekt bardzo niebezpieczny, panie senatorze, o tym trzeba mówić. Podpalanie Polski przez opozycję. Skutki tego podpalania mogą być dramatyczne dla Polski. Tak jest, no to jest przede wszystkim realizacja doktryny Grzegorza Schetyny z grudnia 2015, gdy zapowiedział ulicę i zagranicę. No i jeżeli chodzi o ulicę, no to trochę o tym już mówiliśmy, a jeżeli chodzi o zagranicę, no to jest, cały czas mamy do czynienia z donosami na Polskę i próbami zmiędzynarodowienia naszych wewnętrznych konfliktów i debat dotyczących modernizacji i reform w państwie polskim na arenie międzynarodowej. Tu się bazuje przede wszystkim na nieznajomości polskich realiów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim wykorzystuje się koniunkturę, która jest przeciwna obecnemu rządowi polskiemu, właśnie z takich oto powodów, że ten rząd domaga się o podmiotowość państwa polskiego na forum międzynarodowym i w ramach Unii Europejskiej, a nie tak jak było za czasów Platformy, gdzie prezentowano mentalność wasalną i uległość wobec ważnych graczy w Unii Europejskiej, licząc na to, że jak będziemy spolegliwi, to może jakieś resztki z pańskiego stołu tam komuś gdzieś tam spadną. Więc to jest oczywiście podgrzewanie tych nastrojów i to jest mechanizm dość podobny, jak mieliśmy w skutku XVIII wieku, gdzie różne grupy polityczne szukały w
poparcia dla swoich idei u obcych dworów, ale zawsze motywowały tą szlachetną motywacją, jaką było walka o rzekomo zagrożone wolności. No w tamtych czasach, w tamtych realiach to była Rzeczpospolita Szlachecka, jak były to wolności szlacheckie. Dzisiaj mamy demokrację i mówi się o zagrożonych wartościach demokratycznych i zagrożonej rzekomo praworządności. Ale mechanizm jest niestety dosyć podobny i ma takie dobre konotacje z przeszłości. Natomiast tutaj jeszcze warto też powiedzieć o roli Donalda Tuska, który wyraźnie pełniąc ważny urząd w Unii Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, jest również przywódcą totalnej opozycji w Polsce i wykorzystuje swój urząd do działań politycznych i ingerowania wewnętrzne sprawy Polski. To, to już wiemy, panie senatorze, tak, na pewno przekracza kompetencje, prawda? Przekracza kompetencje i proszę zwrócić uwagę, że nie zwraca się do rządów innych państw w ich wewnętrznych sprawach. Absolutnie. Tylko zbliżyłem się do rządu polskiego. Mało tego, publicznie popieram na forum unijnym zapowiadane działania przeciwko Polsce, w tym również ewentualne tak zwane kary, jeżeli Polska nie chciałaby na swoje terytorium przyjmować nielegalnych imigrantów zarobkowych, którzy w sposób nielegalny przybyli na terytorium Unii Europejskiej. No to już pokazuje najlepiej intencje Donalda Tuska, że czuje większą lojalność niż do państwa polskiego, do jakichś innych ośrodków, z którymi widać w tym zakresie współpracuje. No ale zawsze tak było, więc tym działaniom i postawom się nie dziwimy. Trzymamy rękę na pulsie, panie senatorze, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, to jest propagandowo wykorzystywane pod hasłem Zachód jest zaniepokojony. To jest też element budowania takiego emocjonalnego strachu w opinii publicznej i tworzenia wrażenia, że to się nie tak. To jest normalny taki element wojny psychologicznej, którą totalna opozycja w tej chwili próbuje zrobić. No, trzymamy rękę na pulsie, panie senatorze, będziemy przypatrywać się temu wszystkiemu, co dziać się będzie w Senacie. Po głosowaniach w Senacie ustawa wyląduje na biurko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Pozdrawiam ojca i szczęść Boże całej rodzinie. Oczywiście, tak. Nie ma innego wyjścia. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem senatorem Janem Marią Jackowskim. W Sejmie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej trwa debata dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Stanisława Orzuga. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Witam ojca, witam państwa. Szczęść Boże. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na naszym polskim podwórku, kolokwialnie mówiąc, ale także opozycja wykorzystuje siły międzynarodowe. Szef Rady Europy Donald Tusk prosi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o spotkanie w sprawie tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Pani Pienkowska mówi, że atmosfera wokół Polski wpłynie negatywnie na rozmowy o budżecie Unii Europejskiej, a pan Timmermans straszy Polskę, że mogą nam zostać odebrane subwencje finansowe. Ojcze, szanowni państwo, totalna bzdura. Totalna bzdura, dlatego że po pierwsze zacznę od końca, może tutaj nie ma podstawy prawnej żadnej, ażeby zostały odebrane nam jakiekolwiek subwencje finansowe. Nie ma podstawy prawnej, ażeby przy negocjacjach, bo pani Pienkowska zapomniała, że mówi o negocjacjach
dotyczących perspektywy 2020-2027, tego typu czynniki będą istotne, czy też będą brane pod uwagę. Pan Timmermans, który goni w Niemce, ale rozumiem jego frustrację, dlatego że jest to człowiek z zaplecza politycznego, gdzie jego rodzinnym kraju, Francji, jego partia no, po prostu przestała istnieć, więc człowiek jest sfrustrowany. Na dodatek to jest bardzo nieprzyjemne, niebezpieczne, wręcz nawet, że człowiek nieznający traktatów powołuje się na artykuł 7, gdzie na podstawie tego artykułu mogą być wdrożone przeciwko Polsce jakiekolwiek sankcje. Natomiast człowiek nie wie, o czym mówi. Jeśli poruszamy się w sprawach bezpieczeństwa państwa, jeśli poruszamy się w obszarze prawa, systemu wymiaru sprawiedliwości w danym państwie, to właśnie ten traktat, na którego wybiórczo powołuje się Timmermans, gwarantuje, czy też wręcz ustanawia, stanowi, że jest to domena państw narodowych. A więc cóż, doczekaliśmy się z woli Timmermansa, już niedysponowanego Junckera, obalenia przez nich dwóch jakichś traktatów. Pan Timmermans nie powie, jak wygląda system wymiaru sprawiedliwości prawnym. A może te traktaty zobligowały do wdrożenia jakichś procedur przeciwko Niemcom, Hiszpanii, może Szwajcarii, może krajom skandynawskim, gdzie jeśli by użyć nomenklatury tej tak zwanej nazewnictwa, tej tak zwanej totalnej opozycji, gdzie u nas ponoć to jest faszyzm, czy też pełzający zamach stanu, to tam w Niemczech ten zamach stanu nastąpił, nie wiadomo kiedy, ale konkretnie. Przecież niemiecki sąd najwyższy jest wybierany w 100% przez polityków. Konkretnie. Przez 16 sędziów, przez Bundestag, a 16 przez lokalny, rządowy minister sprawiedliwości. Więc ci ludzie, którzy opowiadają tak totalne, krzywdzące Polskę, Polaków, które powinni się zastanowić nad tym, co mówią, bo oni już barierę, granicę, śmieszność i kompromitacji po prostu przekraczają. Natomiast można by było jeszcze dodać, że Baszynko ponoć wyraża niezadowolenie, zaniepokojenie, też bzdura totalna. Waszyngton potwierdza kolejny raz, że traktuje Polskę jako bliskiego, jednego z najbliższych sojuszników. Po prostu interesuje się Polską, tak my interesujemy się również Stanami Zjednoczonymi, natomiast Waszyngton, Stany Zjednoczone nie widzą żadnego naruszenia prawa póki co w Polsce. Natomiast skąd to zainteresowanie ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Junckera, Timmermansa, w cudzysłów, mimo serdecznego jakiegoś przyjaciela Polaków, szczęśliwego tego. Tak zwana totalna opozycja, tak siebie sami na to określili, no po prostu w tej chwili ma się wszelkiego rodzaju działań, dlatego że to się kończy. Polska staje się po tym okresie, kiedy wymiar sprawiedliwości był wynikiem kompromisu, zmieniłego kompromisu okrągłego stołowego. Wymiar sprawiedliwości w Polsce, dużym państwie Unii Europejskiej, dużym państwie świata, staje się wymiarem sprawiedliwości życzliwym dla przeciętnego obywatela, każdego obywatela, wymiarem sprawiedliwości, a nie niesprawiedliwości, co większość społeczeństwa na zebraniach wyborczych i nie tylko podkreślała i podkreśla. Widocznie Platforma, tak zwana obywatelska niewolnicka, kropka nowoczesna, mają wiele do stracenia, obawiają się wymiaru sprawiedliwości, który będzie dbał, przestrzegał, realizował
właśnie ta sprawiedliwość narodowa. I w tym wymiarze, panie pośle, warto podkreślić, że niejednokrotne badania przeprowadzane wśród Polaków, wśród opinii publicznej mówią, że 70% Polaków jest niezadowolonych z obecnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie, ponad 70%. Natomiast mnie martwi jedno, bo to w tych spędach, które w tej chwili są organizowane w różnych miastach w Polsce, pojawiają się dzieci w godzinach wieczornych, 21 pod sądami okręgowymi, dzieci w wieku 7, 8, 10 lat. Natomiast co ja to robię? Przeciwko czemu protestuję? Z kim? Przeciwko komu? Jeśli w dwóch konkretnych miastach województw dziennikarze zadawali pytania uczestników protestu, przeciwko czemu oni protestują, ale konkretnie? Nie potrafili ci krzykliwi uczestnicy tych protestów powiedzieć przeciwko czemu. Gdyby zadać pytanie, podejrzewam, pani prezes na przykład z Sądu Najwyższego miałaby z tym, takie pytanie, miałaby z tym chyba jednak problemy z odpowiedzią, bo skoro ona nie zna podstawowego... Ale to nie musi być jakaś gruba baba. No najczęściej przez Warszawę, no przemierza, przechodzi, przejeżdża, przelatuje. Gruba baba. No, nie ma tej naszej Nirmali Devi, to był zaszczytny człowiek, proszę państwa, największy autorytet moralny wszechczasów. Prawdopodobnie ona już umarła, ale no ja nie o niej wcale mówię, ja mówię o tych babach, co przelatywały, przejeżdżając, przechodząc, Makryna Mieczysławska, same oszustki. No i to nie musi być taka gruba baba, bo to może być i gruby facet. I teraz tak, taka gruba baba, która mówi co, która często mówi co, która nagminnie mówi co, ona, taka baba, nigdy nie miała w ręku Biblii, czy facet. No nie, no nie. Biblia to jeszcze i w śmietniku jest w Warszawie. Sama wyciągałam na śmietniku, koło śmietnika, w śmietniku, na krzaku, na drzewie, na bruku, na ziemi, na ławce, pod ławcą, pod ławką, nawet na w alejach jerozolimskich tych waszych. Bo tutaj wiecie państwo, jerozolimskie to musi być w kierunku do Jeruzalem, musi być coś koło Jeruzalem, jak ten Gomułka ich też przepędził do Jeruzalem. Do Jeruzalem, no to musiało być po drodze, bo przecież nie z Anglo-Ameryki Białystok. Z Anglo-Ameryki Białystok to za dawno, za daleko. Nie tak by było. No ale jednak, jak tak pisze w tej poezji Anna Romanowicz, że w ogóle o tych czterech rodach, czterech rodzinach, bo to było w poezji cztery rodziny żydowskie, przepędzili ich do Łodzi, no to przez Warszawę, no to więc dlatego mówimy o Warszawie, w której jesteśmy, tu. Jesteśmy w Bugu. Tu. Brawa dla papieża. No, ale widzicie państwo, grube baby chciały przechytrzyć wszystko. I co? Nie ma pojęcia z Pismem Świętym. Nie ma pojęcia gruba baba z Biblią, a się tu stawia. Stawianie sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w sposób normalny. Wiele osób, na zebraniach różnego rodzaju spotkania wręcz zwracało się i zwracają się, zastąpcie wymiar niesprawiedliwości wymiarem sprawiedliwości. To robimy. Co ważne, zostało odbudowane zaufanie w grupie wyszehradzkiej V4, także idea Międzymorza. Węgry dzisiaj mówią wprost, panie pośle, jesteśmy solidarni z Polską. Wypowiedź Orbana jest wypowiedzią pozbawiającą wszelkich wrogich sił czynników w Polsce złudzeń, że grupa wyszehradzka, konkretnie tutaj Orban, pozostanie z boku wobec tego konfliktu. Natomiast porozumienie dotyczące Trójmorza, zainteresowania tutaj Stanów Zjednoczonych, wprowadza wielki niepokój, ogromny niepokój w krajach zachodniej Europy, dlatego że Trójmorze staje się przeciwwagą do zachodniej Europy w sytuacji, kiedy tam praktycznie do dnia dzisiejszego funkcjonuje kryzys gospodarczy, kryzys finansowy.
rozwój naszych państw środkowo-wschodniej Europy, południowo-środkowo-wschodniej Europy i morza. Daje ogromną szansę dla tego regionu, natomiast musi niepokoić przede wszystkim Niemcy oraz Francję, Włochy, chociaż Włochy z wielkim zainteresowaniem przyglądają się inicjatywie Trójmorza. Niewykluczone, że po wyborach właśnie Włochy mogą skierować swoje działania, zamierzenia przyszłościowe w kierunku inicjatywy Trójmorza, jeśli to będzie się rozwijało, a wierzę, że będzie się rozwijało. I ostatni aspekt, panie pośle, no dziwi taka siła skondensowanej międzynarodówki, kolokwialnie mówiąc, skoncentrowanej na sprawach, które dzieją się w Polsce, kiedy sama Unia Europejska nie radzi sobie ze swoimi podstawowymi, fundamentalnymi problemami, chociażby z napływem nielegalnej migracji. Tak, na spotkaniu mojej grupy EPR z Junckerem zadałem konkretne pytania Junckerowi, no średnio dysponowanemu, jakie konkretne działania będą przyjęte, proponowane przez Komisję Europejską, ażeby ten zasadniczy problem rozwinąć. Nie potrafił odpowiedzieć, nie chciał odpowiedzieć, zaczęło mu się nagle śpieszyć. W kontekście tego potężnego problemu, z którym Europa sobie nie radzi, temat, każdy temat zastępczy jest dla nich dobry. Dlatego, że wielokrotnie stawiałem tezę, również na łamach Radio Maryja, że oto jesteśmy świadkami początku końca Unii Europejskiej, w tym dotychczasowym wydaniu tak się to niestety po prostu w tej chwili dzieje. Później druga sprawa, to co u nas jest, grupa ta, która w tej chwili najgłośniej wrzeszczy wobec reformy sądownictwa, wobec podejmowania wszelkich działań, sprawy podatkowe, uszczelnienie podatkowe, czy w Europie obywatelstwa. Skąd się to bierze? Zawsze mówiłem, każdy o tym wie, że istnieją dwie największe, najsilniejsze więzi międzyludzkie. Więź matki, nie podniecaj się, nic takiego, nic takiego. Druga więź to jest, którzy pomagali kraść mieszkania, to zaszczyt kariery. I niestety właśnie ta grupa czuje się bardzo mocno zagrożona i stąd te wrzaski nieprawdopodobne. Czy u nas na ulicy, czy w niektórych mediach, czy też na zachodzie Europy, która to zachodnia Europa widziałaby Polskę nie prawą i sprawiedliwą, tylko lewacką. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za to spotkanie. Będziemy powracać do tych tematów, bo na pewno ta batalia nienawiści będzie także dotykała działań podejmowanych przez struktury międzynarodowe, przez tak zwaną współczesną międzynarodówkę. Dziękuję i bardzo gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Gościem aktualności dnia był pan Stanisław Orzuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Naszego spotkania pragnę raz jeszcze wyrazić moje uznanie dla podejmowanych konsekwentnie i solidarnych wysiłków, których celem od chwili odzyskania suwerenności jest poszukiwanie i utrwalanie należnego i bezpiecznego miejsca Polski w jednoczącej się Europie i świecie. Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Państwa Apostolskie. Dziękuję.
drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat na antenie Radia Maryja. Jest z nami pani Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Witam panią bardzo gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ustawa o krajowym zasobie nieruchomości to temat naszej rozmowy. Ustawa, która budzi ogromne kontrowersje, bo mówimy o 600 tysiącach hektarów gruntów zalesionych. Dokładnie tak, 600 tysięcy hektarów, tyle chce Krajowy Zasób Nieruchomości przejąć od Lasów Państwowych. Przypomnę, że lasy w swoim zarządzie mają ponad 7,5 miliona hektarów. I Krajowy Zasób Nieruchomości chce od nas przejąć 600 tysięcy hektarów tych gruntów, które są w granicach miast na potrzeby Mieszkania Plus. My oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby ten program Mieszkanie Plus się rozwijał, ale mamy poważne zastrzeżenia do zapisów, które są w tej ustawie. I przypomnę, że wczoraj już odbyło się głosowanie w Sejmie, także teraz już w zasadzie została cała nadzieja w Senacie. Dlatego, że ta ustawa zawiera bardzo niebezpieczne przepisy dla lasów państwowych. Jakie to są zapisy? To są zapisy, że lasy państwowe miałyby oddać do Krajowego Zasobu Nieruchomości 600 tysięcy hektarów lasów, które są w miastach. Przypomnijmy, że te lasy to są właśnie zielone płuca, bardzo często pełnią bardzo ważną rolę taką rekreacyjną, ekologiczną w miastach. I problem jest w tym, że w tej ustawie nie ma zapisane, co dokładnie będzie można tam robić. My oczywiście byśmy się na to zgodzili i akceptowali, gdyby tylko i wyłącznie można było na tych terenach budować obiekty liniowe, czyli wykorzystać te tereny do tego, żeby poprowadzić przez nie drogi. Ale widzicie Państwo, że nawet z tego baletowego punktu widzenia grube baby przez Warszawę jak przejeżdżają, no to przecież one nie mogą być baletnicami. Ta Litka Lipska, ona mówiła, że ona była kiedyś tu właśnie. Ja mówię, od kiedy tłusta baba była szczupła. Moja siostra to kiedyś nie była ani gruba, ani chuda, ale była taka, nie nadająca się za bardzo do baletu. I też ciągle się odchudzała, A ta gruba świnia, ona była kiedyś chuda. I tak kłamią, wiesz, tak, że one są ważne, te grube baby. Makryna Mieczysławska. Nie w ten sposób, żeby to się nie skończyło potem tym, że przyjdzie inny rząd i te grunty będą wyprzedawane. Co warto powiedzieć, żeby także trochę poruszyć wyobraźnię nasze słuchacze, proszę pani, to prawie 3 miliony działek ewidencyjnych, czyli ta rzeczywiście skala tego procederu może być ogromna. Tak, 3 miliony działek ewidencyjnych i to jeszcze bardzo często atrakcyjnych miejsc, bo wiele miast posiada właśnie grunty, które należą do nas, które są lasami, gdzie jest pięknie, gdzie jest zielono, więc naprawdę będzie to niezła gratka dla na przykład deweloperów. Więc my byśmy chcieli, żeby po prostu w tej ustawie było dokładnie zapisane, że tam tylko i wyłącznie będzie można budować obiekty liniowe, tak? Czyli na przykład, nie wiem, drogi dojazdowe do osiedli, ale żeby na przykład te obiekty nie mogły być sprzedane, albo żeby nie można było pod nie wziąć kredytu. Sprawa bardzo ważna, to o czym pani już wspomniała, deweloperka zabierają różnego rodzaju, są zainteresowani gruntami, a jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w ustawie sama sytuacja tych gruntów jest niedouregulowana, czyli rzeczywiście zasadniczym jest niepokój dotyczący przyszłości tych działek. Dokładnie tak, dlatego że mówimy o układzie politycznym, bo teraz mamy deklaracje słowne, tak, że nie, że to się nie stanie, no ale to jest tylko deklaracja słowna. Chcielibyśmy, żeby to było zapisane w tej ustawie, bo w innym układzie politycznym ten zapis może być po prostu bardzo groźny. Kolejna sprawa to jest aż 6000 hektarów. Przypomnijmy, że to te 600 tysięcy hektarów wpływa na leśność Polski. Jeśli my to przekażemy do Krajowego Zasobu Nieruchomości i jeśli zostaną tam te lasy wycięte, to w tym momencie Polska będzie jedynym krajem w Europie, gdzie ta leśność spadnie. Od II wojny światowej leśność nam rośnie, a w tym momencie może być groźba może być taka, że ta leśność wtedy nam spadnie. Taki przykład bardzo realny dotyczący tej sytuacji, scenariusza bardzo niebezpiecznego, z którym mamy do czynienia,
na przykład podmiot zagraniczny lub jakiś nowobogacki nabywa grunt zalesiony, fundusz leśny nie jest w stanie sprostać możliwości zastosowania prawa pierwokupu, podmiot zagraniczny lub ten nowobogacki, o którym mówiliśmy, wyłącza małe sprawy gruntu pod na przykład rezydencję w otoczeniu podmiejskich lasów. Dzieje się tak przecież kosztem ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Dokładnie tak. Ta ustawa jest właśnie niezgodna z tą ustawą, którą ojciec wymienił. I jest to też niezgodne z ustawą o lasach, dlatego że w tej chwili to leśniczy decyduje o tym, który grunt jest przydatny, a który nie jest przydatny dla gospodarki leśnej. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zakłada, że o tym będzie nie będzie decydował leśniczy, tylko ewentualnie dyrektor generalny będzie mógł to opiniować. Potem jeszcze będzie mógł to opiniować minister środowiska, ale i tak nie będzie miał tutaj ostatecznego słowa ani dyrektor generalny, ani minister środowiska. Obawiam się, że to po prostu może być bardzo niebezpieczne. Czyli projekt ustawy domaga doprecyzowania i cała nadzieja teraz w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i będziemy śledzić i jednocześnie apelować także do senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, aby no pomogli obywatelom rzeczywiście zachować te grunty, które są zielonymi płucami, o których mówiliśmy, chociażby okalające nasze wielkie aglomeracje. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panią. Dziękuję z panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panią Anną Malinowską, rzecznikiem prasowym Lasów Państwowych. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości kryje za sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W Radiu Maryja Trwają Aktualności Dnia, 54 minuty po godzinie 13 w naszym programie, o 14 serwis informacyjny, po nim popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Święte, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjdą wszystkie narody i spadną na twarz przed Tobą, Panie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia Waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braku. Oręcz kłamało, ale tutaj mamy. Zarejestruj 500 zł i 50 giewek. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga. Drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzina Radia Maryja, serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze doroczne dziękczynienie w rodzinie. Już 2 września, w pierwszą sobotę miesiąca, spotkamy się w Toruniu, w dawnym porcie drzewnym, przy ulicy Droga Starotoruńska, gdzie mieści się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Od godziny 11 na scenie nad wodą wystąpią zespoły młodzieżowe, laureaci konkursu muzycznego zorganizowanego przez sanktuarium. W samo południe w sanktuarium sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Dyca, ordynariusza diecezji świdnickiej, Eucharystia. Po mszy świętej ciąg dalszy koncertów w amfiteatrze wystąpią między innymi Estrada Regionalna Równica z Ustronia. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na nim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Zespół pieśni tańca Jurkowianie z Jurkowa. Brygida i Robert Łukowscy, Blue Party, Paweł Siluk, Steiner zaproszą Państwa na prawdziwą śląską wiesiadę. Słuchaj, Panie, nasze pokorne prośby i odpuść nam grzechy tym, którzy Cię zmywają. Udziel nam przebaczenia i pokoju. Specjalnie dla Państwa wystąpi gwiazda polskiej estrady, Jerzy Połomski. Koncert galowy wraz z musztrą paradną wykona reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza. Panie, wybaw swój lud z jego grzechów i miej upodobanie. Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem. Odpożyłeś w raju mądrowi, który się wyznał jako zbawiciela. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie także modlitwa aniołpańskiej, gorąca ku czci Bożego Miłosierdzia oraz apel jasnogórski. Dziękczynienie w rodzinie odbędzie się pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza, prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego oraz księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Wszyscy uczestnicy naszego dziękczynienia w rodzinie, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową ofertę kulinarną. Na ekologicznych stanowiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, przetwory, sąki, nabiał, pieczywo i zioła. Zapraszamy także do naszej kawiarni, restauracji oraz księgarni. Na wszystkie dzieci będzie czekał plac zabaw oraz miasteczko strażackie, w którym Państwowa Straż Pożarna przygotuje bardzo wiele atrakcji i ścieżek edukacyjnych w temacie bezpieczeństwa. Już od godziny 11 w miasteczku Zdrowia przy siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu onkologii, mammografia i cytologia, chorób serca, cukrzycy. Będzie możliwość wykonania badań w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty jamy brzusznej. Uwaga, mieszkańcy Torunia! Specjalnie oznakowane bezpłatne autobusy będą kursowały z centrum Torunia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz z powrotem. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie zamieszczony na naszym portalu internetowym. Kochani, nadsyłajmy już informacje o miejscach, w których organizowany jest wyjazd do Torunia na tegoroczne dziękczynienie w rodzinie. Nie może zabraknąć Ciebie. Zaproś także innych. Spotkajmy się. Jest godzina 14. Postępujcie drogą miłości, bo Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas, pisze święty Paweł. Tu Radio Maryja. Aby wykupić nas od śmierci wiecznej oraz aby zdobyć dla nas Bożą łaskę i odzyskać utracone dary. Słowo stało się ciałem. Państwa zapraszamy na serwis informacji. A świata ogłosił się ze wszystkim. Przyjął postać sług. Stał się. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpiera zarzuty PO dotyczące prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Podczas debaty w Wyższej Izbie Parlamentu senator PiSu Marek Martynowski wnioskował o zamknięcie możliwości zadawania pytań do przedstawiciela wniosku mniejszości Jana Rulewskiego z PO. Senator Sławomir Rybicki z PO stwierdził, że to hańba. Większość senacka zamyka nam usta, mówi. Z kolei przewodniczący klubu PO w Senacie Bogdan Klich powiedział, że siły policyjne na terenie Senatu i Sejmu narastają. Domagał się, aby nie wywierać presji na senatorów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpierał, odpowiadał na te zarzuty podczas specjalnej konferencji prasowej.
Te głosy, które pojawiają się ze strony senatorów, polityków Platformy Obywatelskiej, mówiących o tym, że ogranicza się możliwość zadawania pytań, czy nie stosuje się praw demokracji, są absolutnie nieprawdziwe. Stosujemy bardzo starannie, bardzo troskliwie wszystkie punkty regulaminu, tak aby nie było żadnego zarzutu, aby nie można było postawić zarzutu, że ta ustawa jest procedowana niezgodnie z przepisami. Wszystkie przepisy naszego regulaminu są stosowane i będziemy w dalszym ciągu bardzo starannie te przepisy realizować. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że po trwającym wystąpieniu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła głos w Senacie zabierze rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Przemawiać ma również wiceprezes Sądu Najwyższego oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Marszałek Senatu podkreślił też, że siły policyjne dbają o porządek w obrębie parlamentu, aby Senat mógł w spokoju pracować nad ustawą w Sądzie Najwyższym. Mimo poseł Prawa i Sprawiedliwości Józef Leśniak złożył dzisiaj zawiadomienie do prokuratury dotyczące zachowania Tomasza Lenza. Chodzi o wydarzenie z sali plenarnej Sejmu, gdzie w nocy z wtorku na środę podczas burzliwej debaty na temat reformy Sądu Najwyższego poseł Lenz zachował się agresywnie w stosunku do parlamentarzystów PiS-u. Odepchnął wtedy posła Józefa Leśniaka i szarpał za marynarkę posła Dominika Tarczyńskiego. W zawiadomieniu do prokuratury wskazano, że doszło do naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego. Podkreślono także, że poseł Tomasz Lenz był do takiego działania podżegany przez posełkę Kingę Gajewską-Płochocką. Chcę złożyć zawiadomienie do prokuratury. Istotnie to zawiadomienie zostało złożone dzisiaj. To, co się wydarzyło na sali sejmowej, jest to rzecz bez precedensu, jeszcze nie miało miejsca do tej pory. Jak pamiętam, w polskim parlamencie, aby jeden poseł zaatakował brutalny sposób drugiego posła. Zastanawiałem się bardzo głęboko nad tym, czy składę zawiadomienie do prokuratury. Już nie chodzi nawet o moją osobę. Chodzi o to, aby wykluczyć debaty publiczne i takie formy zachowań niektórych posłów, mówiąc tutaj o posła opozycji, aby to nigdy więcej nie powtórzyło się. Mówił poseł Józef Leśniak z PiS-u. PO nie ustosunkowała się oficjalnie do zachowania Tomasza Lenza. Mimo toczącego się w parlamencie sporu dotyczącego zmian w wymiarze sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie traci poparcia. Najnowszy sondaż IBRIS-u opublikował dziś jeden z dzienników. Przeprowadzone w miniony wtorek i środę, czyli w czasie najgorętszych dyskusji w Sejmie, badanie pokazało, że partia rządząca może liczyć obecnie na 37% poparcia. Oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe. W ocenie profesora Mieczysława Ryby obecna sytuacja w parlamencie nie powoduje spadku poparcia dla rządzących, bo Polacy przywykli już do przekazu o zagrożeniu dla demokracji, jak i serwuje im opozycja. Ponadto, jak dodaje politolog, temat niezależności sądów w niewielkim stopniu przekłada się na życie przeciętnego Polaka. Sposób protestu, który opozycja stosuje, ma stosunek do każdej sprawie, nawet najbardziej banalnej, nawet takiej, czy poseł Szczerba może się wypowiedzieć do końca, czy jego wypowiedź będzie skrócona, to jest protest grudnia. Kiedy przychodzi reforma sądownictwa, jest to samo, to naprawdę trudno tu nawet znaleźć różnicę postępa. Wszystko, cokolwiek rząd robi, jest zagrożeniem dla demokracji, zniszczeniem wolności. To często z natury rzeczy musiało się na to wszystko było odpowiedzieć. Natomiast zrobienie takich awantur w kontekście tej sprawy, no absolutnie nie powoduje zachęcenia Polaków dla partii rządzącej, bo to nie jest temat, który byłby kontrowersyjny dla zwykłego obywatela. Według badania IBRIS tuż za PiS-em plasuje się Platforma Obywatelska, na którą głosowałoby 21% ankietowanych. Nowoczesna może liczyć na 9% poparcia, Kukiz 15% na 8%, SLD na 7%, a PSL na 5%. Z przeprowadzonego przez IBRIS sondażu wynika też, że do wyborów poszłoby obecnie 58% ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych. 7 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego ma ogłosić informację o wznowieniu przyjmowania wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych. Umożliwienie wykorzystania dostępnych środków zakładają przepisy ustawy
Wielkopolską podpisał w ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda. Mówi o nowelizacji ustawy o pomocy państwa w odbiciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przygotowanym w resorcie infrastruktury i budownictwa. Zmiany umożliwią przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w tym roku. Poza tym możliwe będzie składanie podań w 2018 roku do chwili osiągnięcia całej kwoty limitu określonego na dany rok. O szczegółach wprowadzonych rozwiązań mówi poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i Budownictwa. Założyliśmy, że w programie mieszkanie dla młodych jest przypomnę na Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku. Program Mieszkania dla Młodych, którego dotyczy znowelizowana ustawa, wystartował w 2014 roku i zastąpił unijny program Rodzina na swoim. Polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Limity dofinansowania na kolejne lata wynoszą 746 milionów złotych na 2017 rok i 762 miliony złotych na rok 2018. Co najmniej 20 Palestyńczyków zostało rannych w kolejnych starciach z izraelskimi siłami bezpieczeństwa, na które doszło w Jerozolimie. Dwóch z nich ma rany postrzałowe. Muzułmanie obrzucili policjantów kamieniami i butelkami. Protestowali przeciwko zainstalowaniu przy wejściach na wzgórze świątynne w Jerozolimie bramek z wykrywaczami metalu. Ich zdaniem jest to próba rozszerzenia kontroli Izraela nad tym miejscem. W wyniku ich poczynań izraelska policja poinformowała, że nie zezwala na wejście na Stare Miasto w Jerozolimie na piątkową modlitwę muzułmanom poniżej 50 roku życia. Były to wiadomości prawne. Profesor Blatt, młody i autorytet czasu wzrastania. Gościć będziemy Katowic Testowarzyszenia Młodzieży. Temat, który podejmiemy, dotyczyć będzie wartości obywatelskich. Dziś w programach młodzieżowych profesor Blatt, młody i audycji czasu wzrastania. Gościć będziemy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Temat, który podejmiemy, dotyczyć będzie wartościowych wakacji. Pamiętajcie, w Zestaw Lat Młodych, godzina 18.15 w telewizji Trwam. Kontynuacja tematu w audycji Czas Wzrastania o 21.30 w Radiu Mary. Bądźcie razem z nami. Po godzinie 14:00 przed nami popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Korzystamy z tomu trzeciego, części stałe w tygodniu trzecim, hymn strona 550, rozpoczynający się od słów Światło Słońca na niebie. Psalmodia na stronie 881 i stronach kolejnych. Zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Chaj Boże Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień smutny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Widzieliśmy Go wzgardzonego,
zakłócić i zakłócić protestujących na parlament temat. Senatorowi opozycji celowo nie pozwala na zakłócić. Boże mój, Boże, czemu mnie opuścił? Daleko jesteś, mój wybawco, od mych próśb i wołań. Boże, a przecież ty mieszkasz w świątyni chwałą Izraela. Do ciebie wołali i zostali zbawieni. Ufali tobie i nie zaznali wstydu. Ja to jestem robot, a nie człowiek. Przydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Pan, niego Pan wyzwoli, niego ocali, jeśli go miłuje. To ty mnie wydobyłeś z łona matki, tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpieczny. Tobie od urodzenia zostałem oddany. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł. Chwała Ojcu i Synowi. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Podzielili szatyję starannie. Otoczyło mnie stado byków, osaczają mnie byki baszowe. W pełnym rynsztunku bojowym. Siły uszły ze mnie jak woda. Rozluźniły się wszystkie kości. Totalna opozycja wciąż robi wiele, by podsycać społeczne nastroje. Także wciąganie Polaków w polityczny konflikt. Gardło mi wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci. Otwora przez mnie opadła, otoczyła mnie z kraja zboczyńca. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie kości moje. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Dlatego z apelem o spokój do Polaków, a szczególnie ludzi młodych. Wybaw mnie z lwiej paszczeń i mnie biednego od rogów bawoli. Prowadzą was często w tych, wyprowadzają was na ulicę tym politykom, którzy na początku lat 90. stworzyli fundamenty do takiego państwa, i Duchowi Świętemu. Nie było sprawiedliwości. Wciąż aktualne pozostaje pytanie, jak daleko posunie totalna opozycja w swojej walce z demokratycznie wybranym rządem. Oddadzą Panu pokłon. Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie. Niech sławi Go całe potomstwo Jakuba. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. O udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego. Przestępcy działali od grudnia 2015 do końca kwietnia 2016. Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Wypełnimy śluby wobec czcicieli Boga. Ostrzami do maszynek do golenia. Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktów, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Były na celu stworzenie pozorów legalnego pomoru sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Poddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Przez podkarpacką i mazowiecką krajową administrację podatkową. Grupy przestępczyły także osoby, które pełnią. Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi. Przed nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. A moja dusza będzie żyła w ramach grupy, potomstwo moje nie będzie słuchać. I sprawiedliwość jego ogłoszą ludowi, który się narodził. Pan to uczynił.